A teraz polski kościół w kłopotach. Wiernych ubywa w szybkim tempie. Sondaże są tu jednoznaczne. Kandydatów na księży brakuje i trzeba zamykać kolejne seminaria. W Bydgoszczy kształciło się tylko 6 osób i nie zgłosił się nikt nowy. Podobna tendencja jest w innych krajach. Maria Mikołajewska. To kolejny etap zmian, na które od lat z obawą patrzy Watykan. Według najnowszych badań CBOS-u jedynie 37% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu uczestniczy we mszy. To o 9 punktów procentowych mniej niż 2 lata temu. Myśmy żyli w takiej bańce mydlanej, myśląc, że Polskę te procesy ominą, albo jeśli przyjdą, to nie będą odczuwalne. No niestety one przyszły i są odczuwalne. Eksperci ośrodka badawczego zwracają uwagę na to, że zmiana jest znacznie większa niż w przypadku badań z 2020 roku, kiedy to w ciągu 2 lat spadek liczby uczęszczających na msze wynosił 3 punkty procentowe. Wyników nie da się porównać z danymi ostatniego raportu Kościelnego Instytutu Statystycznego, bo tłumacząc się pandemią koronawirusa, Kościół zrezygnował z liczenia wiernych. Powrócili po pandemii do praktyk religijnych ci, którzy byli wcześniej głęboko związani z przeżywaniem własnej wiary, natomiast te osoby, które miały taki związek luźny, dość często dzisiaj rzadziej zaglądają do kościoła. Zdaniem ekspertów pustki w kościołach to nie efekt pandemii. Społeczeństwa stają się coraz bardziej świeckie, jeśli tak można powiedzieć. I Polacy nie są tutaj wyjątkiem. Obecność kościoła w politycznej debacie, opowiadanie się po jednej ze stron, co miewa miejsce, nie jest dobrze odbierane. Zwłaszcza przez społeczność LGBT+, i przeciwników restrykcyjnego prawa aborcyjnego, krytykowanych zarówno przez Kościół, jak i przedstawicieli koalicji rządzącej. Swoje piętno odcisnęły przypadki pedofilii wśród duchownych. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy spadku liczby uczęszczających na msze, uwagę zwraca też finansowanie Kościoła z pieniędzy wszystkich podatników. Wysokość funduszu kościelnego to jest w tym roku budżetowym 193 miliony złotych. Są przyznawane różnego rodzaju subwencje, dotacje bieżące, incydentalne. Równocześnie polski kościół mierzy się z kryzysem powołań. Najnowszą jego odsłoną jest zamknięcie seminarium w Bydgoszczy, do którego w tym roku nie przyjęto ani jednego kandydata na księdza. 6 alumnów przeniesiono do Poznania, ale podobna sytuacja jest w wielu polskich seminariach. Myślę, że gdyby ksiądz miał żonę i rodzinę, to byłoby to takie zdrowe po prostu. Czasy się zmieniają. W zeszłym tygodniu w diecezji bydgoskiej został wyświęcony tylko jeden nowy ksiądz. Dla Faktów Maria Mikołajewska.